tym filmie pokażę Wam ustawienia telefonu, które śledzą nasz smartfon, jednocześnie działają w tle, no i rozładowują naszą baterię. Więc jeżeli chcesz wyłączyć śledzenie w telefonie, to koniecznie oglądaj film do końca, ponieważ na końcu pokażę Wam jeszcze jedno ustawienie telefonu, dzięki któremu wydłużysz znacząco czas pracy telefonu na jednym ładowaniu. A więc zaczynamy. Na początek uruchamiamy sklep Play do pobierania aplikacji. Następnie klikamy nasze zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu. Kolejno wybieramy zakładkę Play Protect i kolejno wybieramy ikonę tutaj koła zębatego w prawym górnym rogu. I tutaj, jak możecie zauważyć, mamy dwie zakładki. Pierwsza zakładka, która odpowiada za skanowanie aplikacji, dzięki temu ostrzega nas o tym, jeżeli jakaś aplikacja jest szkodliwa, więc ta zakładka jest bardzo przydatna, więc tutaj mamy ją włączoną. Jeżeli macie ją wyłączoną, to koniecznie po prostu proponuję ją włączyć. Natomiast mamy jeszcze jedną zakładkę, tutaj ona się nazywa Popraw wykrywanie szkodliwych aplikacji. Tak naprawdę ta zakładka zbiera wszystkie nasze dane ze wszystkich aplikacji i wysyła do firmy Google. Tak naprawdę zbieranie tych wszystkich danych to jest po prostu, inaczej mówiąc, śledzenie naszej całej aktywności w internecie i w aplikacjach, które mamy, więc te dane, które są zbierane, są wysyłane i tak jak mówię, jest to swego rodzaju śledzenie całej naszej aktywności na naszym smartfonie, więc tego pewnie większość z nas nie chce. Dodatkowo takie procesy działają w tle, spowalniają nasz telefon, no i oczywiście skracają czas pracy baterii na jednym ładowaniu. Więc jeżeli tego oczywiście nie chcemy, musimy wyłączyć właśnie tą zakładkę. Dzięki temu takie śledzenie zostaje wyłączone, te wszystkie dane już nie są zbierane i nie są po prostu wysyłane do firmy Google. Więc koniecznie po prostu wyłączcie tą zakładkę. No i na koniec obiecane ustawienie, które spowoduje, że Wasza bateria będzie działała dłużej na jednym ładowaniu. A więc wchodzimy w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Następnie wybieramy zakładkę aplikacje. Tutaj załaduje Wam się lista wszystkich aplikacji, które macie zainstalowane w telefonie. Następnie wybieramy pierwszą na liście aplikację. Następnie wybieramy zakładkę bateria i tutaj, jak widzicie, mamy status korzystania z baterii dla danej aplikacji. Jak widzicie, mamy trzy statusy: nieograniczony, zoptymalizowany i ograniczony. I większość aplikacji, które macie zainstalowane w telefonie, ma nadany status właśnie nieograniczony. Dostęp do baterii nieograniczony. Co to oznacza? To powoduje, że ta aplikacja cały czas korzysta, w zasadzie może korzystać z baterii nawet w tle, nawet jeżeli z tej aplikacji nie korzystamy. No i to powoduje, że bateria może się szybciej po prostu wyczerpać. Więc tego oczywiście nie chcemy. Więc to, co powinniście zrobić, jeżeli wchodzicie w daną aplikację i jeżeli z danej aplikacji korzystacie rzadko albo bardzo rzadko, to po prostu trzeba zmienić na status najlepiej ograniczony. Więc jeżeli z danej aplikacji korzystacie bardzo rzadko, zaznaczacie status ograniczony, wówczas po prostu ta aplikacja, jeżeli z niej nie korzystacie, nie korzysta z baterii w tle. No i oczywiście ta bateria wtedy Wam działa dłużej. Natomiast jeżeli wchodzimy tutaj, możemy wrócić się teraz i wejść w kolejną aplikację, na przykład Allegro. Jeżeli z tej aplikacji korzystacie częściej, to należy też wejść w zakładkę baterii. Jeżeli spodziewacie się tam częstych jakichś powiadomień z danej aplikacji, to nie zaznaczajcie ograniczone, ponieważ jest duże ryzyko, że ta aplikacja wówczas przy takim statusie nie będzie po prostu wysyłać Wam chociażby powiadomień. Więc jeżeli chcecie, żeby dana aplikacja po prostu mniej korzystała z baterii, to po prostu ustawcie nieograniczony,
tylko ustawcie status zoptymalizowany. Dzięki temu po prostu ta aplikacja, nawet jeżeli będzie działała w tle, będzie już mniej korzystała z tej baterii, ale mimo wszystko będzie to taki zbalansowany właśnie status i dzięki temu będziecie na przykład otrzymywać powiadomienia. To samo możecie zrobić, jeżeli korzystacie z jakichś messengerów bądź innych komunikatorów, to ustawcie sobie na status zoptymalizowany, tak aby te aplikacje Wam wysyłały po prostu powiadomienia. Więc to po prostu zróbcie z w zasadzie każdą aplikacją, którą macie w swoim telefonie, albo przynajmniej z większością. Dzięki temu przy takich ustawieniach po prostu możecie zauważyć, że wasza bateria będzie działała dużo dłużej i po prostu mniej będzie zużywana przez te wszystkie aplikacje. Więc to wprowadzacie i cieszycie się dłuższym działaniem baterii na jednym ładowaniu. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!